Jaka pogoda jest, każdy widzi. Wiedza o tym, jaka będzie, nie jest już taka powszechna, a wakacje na półmetku. Czy możemy jeszcze liczyć na słońce i w sierpniu nie przywita nas jesień? Odpowiedź w materiale Fatimy Orlińskiej. Prawdopodobnie wszyscy zastanawiamy się, co takiego wydarzyło się w pogodzie, że środek lata przyniósł znaczący spadek temperatury. Od ponad 30-stopniowych upałów jeszcze kilka dni temu do zaledwie 17 stopni w czwartkowe południe. Jak tłumaczy ekspert, wszystko za sprawą niżu Patrycja z nad Skandynawii. Czy to oznacza koniec lata? No niestety tu mam złą informację dla fanów gorącego lata. Najbliższe dni przyniosą nam niskie temperatury. W weekend czeka nas po raz pierwszy od dość dawna załamanie pogody, bo do tej pory weekendy w lipcu mieliśmy bardzo ładne. Ten pierwszy sierpniowy weekend będzie fatalny. Z południa nadejdzie bardzo deszczowy niż pochodzenia śródziemnomorskiego i taki niż przynosi ze sobą zawsze bardzo silne opady. To będą opady rzędu 50-80 mm, czyli litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone, że lokalnie do poniedziałku może spaść nawet ponad 100 ml deszczu. Deszczu, którego w ostatnich latach bardzo potrzeba, choć jego nadmiar również nie służy. Zwłaszcza w środku wakacji. Nie służy mocno wysuszonej glebie, a to jak wygląda lato wynika ze zmian klimatycznych. Bo te deszcze ulewne, te deszcze nawalne, jak to nazywamy, one nie podlewają nam tej gleby, one po prostu spływają nam do ścieżek, do kanalizacji i to też warunkuje to, że rośliny, które są typowo wilgotne, te, które są, ja nie mówię rzadkie, ale te, które można zobaczyć u nas w ogrodzie botanicznym, no nie prezentują tej formy, która jest, a my czasami nie jesteśmy w stanie ich napoić. Następnym problemem związanym z klimatem jest to, że wchodzi tak jakby do nas od południa i od Azji wiele chorób i szkodników, które po prostu nie były znane u nas. Nadchodzące dni o zawrót głowy na pewno mogą przysporzyć tych, którzy planują urlop. Optymistyczne są jednak prognozy na kolejny tydzień, który ma przynieść zdecydowaną poprawę, wyższe temperatury i dać nadzieję, że to jeszcze nie koniec lata. Druga połowa sierpnia i początek września powinny być już z wyższą temperaturą i cieplejsze. Ale to są dane takie bardzo ogólne, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na takie bardziej szczegółowe prognozy, to już koniec przyszłego tygodnia widzimy temperaturę dużo wyższe niż 20-25 stopni, więc będą jeszcze dni słoneczne, będą dni ciepłe i nie są wykluczone temperatury około 30 stopni. Oczywiście należy się spodziewać, że w sierpniu już rzadko się zdarza, żeby dłużej niż 3 czy 4 dni temperatura około 30 występowała. Raczej są to incydenty. I pomimo faktu, że w najbliższych dniach z parasolkami raczej nie będziemy się rozstawać, nie oznacza to, że letnie kapelusze i klapki powinniśmy schować do szafy.